Uprość stosunek liczby butelek do liczby ludzi. Ten stosunek tutaj mówi nam, że mamy 92 butelki wody dla każdych 28 ludzi. I chcemy to uprościć, czyli przedstawić ten stosunek w najprostszej formie. Najlepszy sposób, w jaki możemy to zrobić, to zastanowienie się, jaka jest największa liczba, największy wspólny dzielnik, taki sam dla obydwu liczb, 92 i 28, i podzielić obydwie liczby przez ten wspólny dzielnik. No to spróbujmy się nad tym zastanowić. W tym celu rozłóżmy 92 na czynniki pierwsze. Potem zrobimy to samo dla liczby 28. 92 to 2 razy 46. 46 to 2 razy 23. 23 to liczba pierwsza, czyli na tym koniec. 92 równa się 2 razy 2 razy 23. Teraz czynniki pierwsze dla 28. 28 równa się 2 razy 14, które to 14 równa się 2 razy 7. Możemy w takim razie zapisać 92 butelki wody jako 2 razy 2 razy 23 butelki wody dla każdych 2 razy 2 razy 7 ludzi. Obydwie z tych liczb mają w sobie 2 razy 2. Obydwie są podzielne przez 2 razy 2, czyli przez 4. I to jest ich największy wspólny dzielnik. No to podzielmy górną i dolną liczbę przez 4. Jeżeli podzielimy górną liczbę przez 2 razy 2, czyli przez 4, to te dwie dwójki się skrócą. Jeżeli podzielimy dolną liczbę przez 2 razy 2, albo inaczej mówiąc przez 4, to skrócą się te dwie dwójki. I zostało nam 23 butelki wody dla każdej siódemki ludzi. Albo inaczej mówiąc, 7 ludzi na każde 23 butelki wody. No i tyle, zadanie zrobione. Uprościliśmy stosunek butelek do ludzi.